przynajmniej połowa z wszystkich obrazów na wystawie jest jakoś związana bardzo ściśle z wydarzeniami z mojej młodości, przeszłości, z czymś, co mi się przydarzyło. To są obrazy bardzo związane z moimi wyjazdami na wieś. Jako młody chłopak pierwszy raz byłem na wsi, mając 22 lata. Byłem po prostu zachwycony tą inną kulturą, tymi słomianymi dachami. To była prawdziwa, głęboka wieś lubelska. Ta kuchnia, gdzie się siedziało, gdzie przychodzili, gdzie się były właśnie, piło bimber, jadło obiady i wszystko, bo i łazienka, no wszystko. Chciałem namalować kuchnię babuni. Miejsce mojego dzieciństwa, gdzie spędzałem całe godziny. Chciałem przybliżyć jakoś te wszystkie szczegóły, ten zlew, którego się tak bałem, który nie bałem się podchodzić, bo tam były jakieś dziwne rzeczy, siedziały pod tym zlewem. I uznałem, że nie ma miejsca na piec, więc jak gdyby zlikwidowałem główny element tego obrazu. Skupiłem się na tym kociku, który był dla mnie w dzieciństwie takim trochę przerażającym miejscem. No i on jest przerażający. Są tam potwory, są tam jakieś boszowskie wręcz odniesienia, ale wymyślone przeze mnie. Drzewka poziomkowe były obecne od iluś lat w moim malarstwie. To się też wiązało z jakimiś przeżyciami z dzieciństwa, z jakimiś wyjazdami z dziadkami nad Wisłę, z spędzaniem urodzin, jedzeniem truskawek. I jakoś tak się w głowie wszystko razem pomieszało trochę, że jestem w sadzie poziomkowym i tam jest te szczęśliwe dni i czekamy jak gdyby na powódź, która tam dosyć regularnie następowała w tym miejscu. Ale jednocześnie no, tryptyk wymaga tego, żeby od czegoś wyjść, do czegoś dojść. Tutaj wychodzimy od Wiosny z lewej strony, która jest trochę bazowana na takich renesansowych budowlach. I przechodzimy przez tą naszą letnią, taką polską letnią ucztę do jesieni, która jest już dosyć taka niemiecka. Niemieckie obrazy romantyczne często były takie ponure i tam coś się działo groźnego właśnie. Kamienica rodzinna to jest obraz, który bardzo długo leżał w mojej głowie i tak powolutku dochodziłem do tego, co tam ma być. A to było kilka lat. Z zamkniętymi oczami sobie wyobrażałem, kto tam mieszka, na którym piętrze jesteśmy, kto jedzie do pracy, kto wraca, gdzie idziemy nad morze z tej kamienicy. Pierwotna kamienica rodzinna była prawdziwą kamienicą z bramą taką wjazdową, ale potem przeobraziła się w coś, że każdy ma mieć tam swoje miejsce. To ma być miejsce indywidualne dla każdego. Do dzisiaj nie wiem, gdzie jest moje mieszkanie w tej kamienicy rodzinnej, ale dzieci już to sobie wybierają i rezerwują różne miejsca. Bardzo długie lata wyobrażałem sobie, że spędzam swoje życie na takim piaszczystym wąwozie, na brzegu wąwozu, w jakimś takim domku dziwnym i jestem strażnikiem kanału takiego marsjańskiego. Nie wiem, skąd to się wzięło, to bardzo mocno we mnie siedziało i muszę powiedzieć, że teraz mi przykro, bo jak namalowałem ten obraz, to przestało to już mi się wyobrazić. Już tam nie siedzę, nie mogę tam schodzić po piasku do tej czystej wody, wracać do tego domku gdzieś tam, sobie coś oglądać, coś malować, coś robić. To zniknęło. Obraz Polny Kredens, również kilka innych szafek, są ściśle związane z moimi najstarszymi obrazami na tej wystawie, ponieważ ta szafka również była, żyła w tej kuchni, gdzie jest pełno zboża, gdzie radzimy rolnikom. Szafka była bardzo ważna, tam był i bałagan, tam się robiło jedzenie, tam się przechowywało rzeczy, zakwaszało się mleko. I to był taki motyw, że ja byłem w tej kuchni, siedziałem naprzeciw tej szafki i bardzo mi to utkwiło jakoś, że urodziłem tych kilka szafek później. Jacuzzi to jest miejsce, gdzie ja się często myślę, zanurzałem w tym jeziorku, sobie wyobrażając piaseczek. Wchodzę do tej wody sobie tak akurat jak trzeba temperaturę, mam tu swoje jakieś tam radyjko włączam i mam herbatkę ciepłą i przed sobą pejzaż. I to też tak długo to sobie wyobrażałem, że aż w końcu musiałem to namalować. Jest tu na wystawie obraz Wakacyjna stodoła, który zamknął ciąg stodu, które malowałem w ciągu 20 lat, co najmniej. Pierwsze stodoły powstały, kiedy ta stodoła jeszcze istniała, prawdziwa. Potem została zburzona, ale z rozpędu, jako że stała 8 metrów od domu, jeszcze namalowałem ją kilka razy. Jest to miejsce, gdzie i cała rodzina, dzieci się bawiły, znajomi przychodzili, jak było gorąco, to spaliśmy w tej stodole.
była dwa razy większa od domu. Można było tam kozy hodować, kury. Bardzo dużo siana było właśnie w sąsieku. Przy końcu życia tej stodoły również parkował tam mój samochód.